Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam, no okazuje się, że do misji pobocznej w grze Cyberpunk 2077, tym razem nie kontrakty, a coś, co otrzymaliśmy od naszego wieszcza, który stał i głosił swe prawdy niedaleko Misty. Tak, może mały wstęp do misji. Jeżeli go przepytaliśmy 5 razy, czy 6, 5-6 razy, parę razy o to, co tam w trawie piszczy, tak? Pozwoliliśmy mu się wygadać i zapłaciliśmy stówkę za każdym razem. Ten nam sprzedał historię, w której mówi, że reptilianie będą mieli spotkanie o północy niedaleko pewnej fabryki. Tajne spotkanie reptilian o północy? Wi, tego nie można przegapić. Być może to jedyna okazja w twoim życiu, by odpowiedzieć na fundamentalne pytanie dręczące ludzkość. Czy istnieje życie w kosmosie? Kto i dlaczego kieruje naszym życiem? Na kogo możemy zwalić odpowiedzialność za całe zło tego świata? Kto by pomyślał, że będziesz mógł dowiedzieć się tego wszystkiego w jakiejś starej fabryce? Lecimy tam! Czym prędzej! Tym bardziej, że do północy już niewiele zostało, bo dobra godzina. Jedyny problem, że nie możemy być tam ani za szybko, ani za późno. Wierząc w słowa naszego wieszcza, więc postaram się zajechać w okolicach północy, tak, chwilę przed. Albo przewiniemy tam czas. Może zresztą będziemy mogli to zrobić już w samej misji. Najgorzej, że właśnie przed chwilą zauważyłem, że pad mi się zepsuł. Microsoft, Elite, pad. Nie polecam. Zwykłe. Zwykłe, najlepsze. To niestety już trzecia rzecz, która się w nim zepsuła i to już chyba na dobre, bo trigger tak wpadł do środka i nie chwyta. Więc wszystko, co jest na lewy trigger, o, tu mamy namierzanie. Może czasem nie chwycić, za co z góry przepraszam. No dobra, jesteśmy chwilę przed czasem. Co ty na to, Johnny? Johnny? Nadeszła ta chwila. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mały krok dla Wi, lecz wielki skok dla ludzkości. To jak, zakładamy się, kto przyjdzie? Reptilianie czy technonekromanci? O, nikt nie spodziewa się. Hiszpańska inkwizycja. Nie spodziewałem się tej odpowiedzi. Dobra, koniec żartów. Teraz siedzimy cicho i czekamy. To co, znajdź sobie kryjówkę? A! Pod paletami. O, widzę, że Johnny już na miejscu. No to czekamy. Nikogo. Niby należało się tego spodziewać, ale jeśli mam być szczery, to jestem rozczarowany. Nie traćmy nadziei. Johnny, posuń się, ja chcę to widzieć. Czekaj, czekaj. Nie wierzę, ktoś przyjechał. To Maelstrom. Czyli jednak technonekromanci. Wiedziałem, że z tymi reptilianami to ściema. Da radę to jakoś podsłuchać? A może nasz stary znajomy to wysiądzie z początku gry? Kogo tam mamy? John Doe. Nie wierzę. Tu naprawdę odwala się jakieś harde konspiracyjne gówno. Możemy podsłuchać? Co mówi ojciec Wilk do księżycowej matki, która zstępuje na ziemię? Stałem na straży krain ludzi i cieni, lecz dzisiaj strzegą ich dzieci nasze, których imię jest Ojcobójcy. W kwiecie wieku klęski zagubił się w lesie. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. Deset diem exekrali. No dobra, kartem ocet
I co tam chcecie? Jak mamy przejąć ten chip? Po prostu wbić do środka? Niech nam wóz gdzieś podjedzie tu niedaleko. Dobrze by było. Ej, wozie! Gdzie jest nasz wóz? Dlaczego? Nigdy ich nie ma, jak są potrzebni. O, gdzieś tu... A, nad nami. Nie, no świetnie. Szkoda, że nie mamy żadnych haków na samochody, ale no... no... Będę bardzo zły, jeżeli nie przejmiemy tego czegoś. Możemy kierowcę na przykład... O, reset kierowcy. To by było niezłe. Kierowco? O, to może być nawet bardzo ciekawe, bym powiedział. Ukryj się. Bo jak oni pojadą dalej? Czarny SUV, jak czarna Wołga. Czy, nie wiem, czy wypaliliśmy właściwą osobę. Hej, dziewczyna. Dobra, są. Tylko nie wiem, dlaczego kogoś nie zresetowało tu tak, miał zresetować. Daj nogę. O, czemu nie można wirusa? Okej, okay. Ale to ładnie wyszło. Synchronizacja. A cyberpsychozy już nie będziemy jej odpalać. Jak powinno załatwić do końca. Chciałbym pogadać z nimi na temat tego, co tu przejęli, ale widocznie sami... O, a ten jak kiedy się wyleczył. Sami zaraz poznamy historię. Ale nie z tego świata. Teoretycznie cyberpsychoza ją wyłączy na dobre, więc... Żeby nie było, bo tu policja lubi na ulicy się czepiać nas później. Najgorzej, że ona chyba poszła... Nie. Nie wiedzieć, co z nią nie tak? Mamy tajemniczy chip. Weź. Miałem nadzieję, że będą krwawić na zielono. Życie zaprawdę jest pasmem rozczarowań. Ciekawe, co nasz prorok powie o tym chipie. No dobra, czyli to tak w sumie poszło. Kurczę, no szkoda mi tej dziewczyny, no warto by było ją zresetować, tak? Tylko nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe przy jej ruchach. Dobra, dobijmy ją, bo coś się później nam zepsuje i tyle. Po co ma się męczyć kobiecinka? O, jesteś. No, i tyle. A co miał przy sobie? Niech zna dobre serce. A wypij. Gazowane, niegazowane. Nauczyłem się brać wszystko. A jak słaby. Znaczy wszystko co... Za co? Jak? Za jajco! Co to ma być? A tak nam dobrze było. Kurczę, akurat pojechali, chyba z nią zaczęli walczyć. No i tak się skończyło. Rozumiem, że nie mamy szybkiej podróży. No dobra, wy nam nie jesteście potrzebni. Chyba, że do przetestowania strzelby. Ładnie krwawi. Ale się schował. On się sam dobije. Dobił się. Dopóki następni nie przyjechali, to lećmy stąd, do proroka. Tyle nam wystarczy do szczęścia. No rozumiem, że w trakcie walki to niemożliwe. Więc przejdźmy się kawałek dalej. Będą inne punkty szybkiej podróży. A może tej niepotrzebne, więc... Oho, samolot pułapka nie rusza. Zobaczmy się u proroka. Panie prorok! Oddajcie nam Garego! O! Agenci Alfa Centauri porwali proroka! Gdzie Gary? Co się stało? Ostrzegałam go. Przyszli ludzie w czarnych garniturach. Mieli niebieskie oczy, tak jak mówił. A potem wsadzili go do AV-ki i odlecieli na statek matkę. Ktoś próbował zareagować? Nikt. Policjanci powiedzieli, że jest chory. A prawda jest taka, że wiedział za dużo. Był dla nich niebezpieczny. Teraz zbieram pieniądze na pomnik Garego. Żebyśmy pamiętali o jego odwadze i zbrodniach Alfa Centauri. Zechcesz poświęcić kilka eurodolarów na ten szczytny cel? Nie, no tak, ale... Mam tu taki chip. Mogłabyś rzucić na niego okiem?
Gary mówił, że jesteś oddany naszej sprawie. No dobrze, pokaż. Powiem ci wszystko, co wiem. I? Santa Muerte! Schowaj to szybko! Nikt nie może wiedzieć, rozumiesz? Co to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Gary to przepowiedział. Oni tu są. Naginają nas do swojej woli. Jesteśmy ich marionetkami. Uspokój się. Kto nas nagina? Technonekromanci? I oto zejdą na ziemię, lecz wy tego nie dostrzeżecie, bo zasnują niebo ciemnością. Tak powiedział. Nadchodzi noc, wieczna noc. I tak oto kończy się epicka opowieść o odkrywaniu sekretów istot paranormalnych. Czego nauczyła nas ta historia? Oddajcie nam Garego! Tego, że otwarte zakończenia są do dupy. Nie mogę się nie zgodzić, ale chodziło mi o coś innego. Dla proroka są Garego. Ludzie, którzy wiedzą więcej niż inni. Słyszą prywatne rozmowy wielkich tego świata. Garego. I co z tym robią? Inwestują cały swój czas w wymyślanie na nowo bajeczek sprzed kilku epok. Ale ty lubisz psuć zabawę. Ja tam wolę wierzyć, że przypadkiem otarliśmy się o wojnę wampirów z kosmitami. Wszyscy wolimy. Wampiry i reptilianie są zajebiście ciekawi, prawda? Romantyczni wręcz. A prawda jest brutalnie przyziemna. Za wszystkim stoją korporacje. Ludzie, którym odbiło od nadmiaru władzy. Myślisz, że to właśnie widzieliśmy? Tajne interesy korporacji? Jestem o tym przekonany. W prawdziwym świecie to oni są krwiopijcami. Innych nigdy nie będzie. I to tylko tyle. Jeszcze spróbuję rzucić okiem na ten chip, a nuż my możemy coś z niego wyciągnąć, chociaż wątpię. Zniszczyć po przeczytaniu. Być może to to. Złamać zabezpieczenie. 1C, 1C, 1C. No mamy doświadczenie w tym. Zaraz się dowiemy, co tam te muerte mają. Ale czekaj, no. Miałeś to przeczytać. Wziął bardzo do siebie te informacje. Zniszczyć po przeczytaniu. No nie ma już tej drzaski. Spróbuję wrócić do zapisu, bo być może to błąd. A może tak miało być. No niestety, próbowałem wykonać to wszystko raz jeszcze, nieco szybciej odczytać, ale dalej nic. Jak widać, otwarte zakończenia są beznadziejne, faktycznie. Ale będąc przy otwartych, niedomkniętych sprawach, mówiliście, żeby zadzwonić do mamy Jacka, zwanej też mamą Wellsa. Nie odbiera. Niestety wygląda na to, że to już wszystko i nic nie ma więcej. Liczyłem na jakieś dodatkowe zadanie, może pojawi się niebawem, ale żeby nie kończyć za szybko tego naszego tutaj dzisiejszego spotkania, to jedziemy jeszcze na jeden, dwa kontrakty już. To co robimy na live, ale to w postaci odcinka też od czasu do czasu można. Niewiele tego zostało, a przybliży nas ku wizji wykonania 100% w całej zabawie, czy tak samo przybliży do sekretnego zakończenia, bo również na to tutaj się mocno przygotowujemy i te poziomy rosną. 38 już. Potrzebujemy, no przypuszczam, 45 pi razy drzwi, żeby tam jakoś wejść nieco odważniej, podkręcić trochę moc z granatów. Za to też się zabrałem, jeżeli ktoś by się zastanawiał, na co poszły punkty atrybutów, atutów. Te mniejsze, żółte punkty, no to wszystko wydałem na zwiększenie mocy granatów. Więc tych powinno być zdecydowanie więcej teraz, w najbliższym czasie. Dojdziemy na piechotę. Chyba. Dlaczego tu niby drogi nie ma? GPS-ie zupełnie się nie znasz na robocie. Chociaż sam dzisiaj byłem na mieście i GPS Google'a nie działał dużo lepiej. Mówił idź do przodu, a tak naprawdę miałem się zawrócić. Hej, słuchaj. Larry Fangorn ma problem. Jego wspólnik Adam wychujał go ze wspólnego interesu. Ten interes to klub Empathy. Larry chce odzyskać swoje wpływy i trzeba mu w tym pomóc. Tak, ma
No cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że branża klubowa to zawsze był syf. Szczegóły w załączniku. No dobrze, kolejny klub. Bardzo dobrze to brzmi. Chyba z tym obiadem już gdzieś słyszeliśmy rozmowę. Wgraj wirus do sieci klubu. Okej, mamy dwóch gości, Adama i Larego. Adam to ten zły, a Larry to nasz klient. Czyli niekoniecznie ten dobry. Te chłopcy jeszcze się lubili, to założyli razem klub. Szybko odnieśli sukces. Pojawiła się kasa, popularność, chmary panienek i pytanie. Kto kogo wyroluje lepiej z interesu? Adam Larego czy Larry Adama? Padło na naiwnego Larego. Cwany Adam zmienił kody do klubu, ogarnął kilku lewych umów i ściągnął animalsów na bramki. I jak się tu nie wkurzyć na miejscu Larego? Morał z tej historii jest jeden. Nie wchodź w biznes z kurczakami. To jakoś tak było, że na spółki srają jaskółki, czy coś, ten deseń takie polskie, stare powiedzenie. Ty masz dopisać do tej historii drugi morał. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, a może to przysłowie? Nieważne. Teraz tak. Wbijasz do empatii i wgrywasz do ich sieci wirusa załącznika. Wirus blokuje działalność całusieńkiego klubu. Empatii nie ruszy, dopóki cwany Adam nie poprosi cwańszego Larego powrót do interesu. Piękne, prawda? To jeszcze zrób to po cichu, bez świadków i już w ogóle wszyscy będą szczęśliwi. Okej, to mamy doświadczenie, że w takich misjach warto rozejrzeć się, czy nie ma jakiegoś wejścia awaryjnego do klubu. Innej bramki, chociaż nie wygląda. Wow! O, najgorzej, przez chwilę nie mogliśmy się ruszać, ale nas wystraszyli. No dobra, wbijamy. Możemy być zawsze klientem tego miejsca. Na co ma pan ochotę? Hard brain dance, a może coś delikatniejszego? Nie macie prawdziwych panienek? Nasze pracowniczki to tancerki. Słyszałem, że to fajny klub. Mogę panu zaproponować kabinę z prywatnym tańcem albo intensywny brain dance. Popieprzyło was już z tymi brain dance'ami. No właśnie, brain dance, ile można? Możemy tu wchodzić? Łapy przy sobie! Proszę bardzo, zapraszam do środka. Okej. No kolego, już. Proszę mi tu wyjść. Bo boję się, że tu mamy teren zakazany, tak? Dobry temat, trzeba wychodzić. No dobra, to wbijamy tutaj. Chociaż mogliśmy wykorzystać tego koksa do namierzenia interfejsów. Chodź tu gdzieś, tu jesteś. O właśnie, to był dobry pomysł, bo jak widać jest tego trochę więcej tutaj. Wow, a ty techniku nie będziesz się na... Technik, tancerz, nieważne. Liczę, że się nie będzie nam interesować. Oj, w tyle gra ten piękny utwór. Jakiś nowy? No. Pierwszy raz go widzę, ale na moje oko klientów to on mi nie zabierze. Oj, to jest naprawdę piękny utwór, jeżeli chodzi o... cyberka. Klientów nie zabierzemy, ale nie jest powiedziane, czy... z kasą. To się tak nie zakończy nam tutaj. Mhm. Ja bym poszedł jeszcze wyżej może. Kolego, wow! Kiedy ty się tu przemieściłeś? To niepokojące, bo wygląda trochę tak. Byśmy mogli przypadkowo na niego się napatoczyć. Dobra, to już nieco gorsza miejscówka. Ała. Żeby nikt tego nie zobaczył. Skąd kurwa masz ten numer? Gadaj! Komuś właśnie uratowaliśmy tyłek chyba. Póki nie wiedzą o nas, nie widzą nas. A weź. Użyj. Kuszą. Może mają fajne pliki. Czasem są dostępne BD. Zombie. Rycz mała rycz. Bardzo chętnie. Dzięki Adam, dzięki za pomoc. Nagrania Prima Sort, zwłaszcza ten chłop tutaj z tatuażem. Przeżyłby, jeśli tak, to my byśmy go jeszcze chętnie wykorzystali w jakiejś produkcji. Gdyby trzeba było załatwić jakieś dragi, żeby dociągnął, to daj znać, załatwimy. O talenty trzeba dbać. Kasa.
Adam, mordeczko, o, nasz Dino. To jest ostatni raz, kiedy piszę w tej sprawie. Kasa albo... No, następnym razem będę się już komunikował pozawerbalnie. Masz 3 dni. Czyli okazuje się, że to niekoniecznie o samego Larego chodziło, ale też nasz tutaj kolega wisiał kasę Fixerowi. Dobrze. Tu mamy jakiś exit? O. Przyznam, że... Dobra, a może powinienem mieć zaufanie do takich wyjść. To właśnie to, o czym wspomniałem, że często z zupełnie innej strony klubu można się dostać od razu. Dokładnie o to chodziło. Wszedłeś, zainstalowałeś co trzeba i sobie wyszedłeś jak gdyby nigdy nic. Zamykam kontrakt. No i Bayer, no i Bayer, jeszcze coś legendarne pewnie do tworzenia. Komponenty. Bierzemy, schemat Kikasa też bierzemy. Może się przyda. Niespodzianka, zajrzyj do najbliższej skrytki. Coś na ciebie czeka, coś fajnego, tak na zachętę, żebyś kolejny kontrakt też tak superancko ogarnął. No zastanawiam mnie, co jest w tej skrzynce, bo do tej pory wszystko, co nam wypadało za kontrakty ze skrzynek, takie, że o, superanckie, zajrzyj do skrzynki. No to koniec końców okazywało się, że to jest tylko kasa i to niewielka. Gdzie jest nasz wóz? Ile to jedzie? No jakie 125 metrów? To na wyścigi z nim lecimy. Kto pierwszy będzie przy skrytce? Ło! Nawet nie musimy się oglądać za siebie, a całkiem nieźle nam to chodzenie po ulicach nie wychodzi. No ale ćwiczyliśmy to już od początku naszej rozgrywki. Kolejny klub? Jestem za. Jestem za. No dobra, może tym razem to będzie co innego niż kasa. Kasa. Ale nie jest źle, oj. Więc, no, jeszcze coś. I punkty doświadczenia, tak? Oczywiście, to najważniejsze punkty doświadczenia dla nas. Ale to w takim razie możemy skoczyć. A tu mamy jeszcze jakiś znak zapytania. To od razu z rozpędu zamkniemy temat. Trzeba przyznać, że niektóre kontrakty są dość ciekawe, tak? No może to za dużo, bym powiedział, bardzo ciekawe, ale no... No chętnie poznam takie historie, jak przed chwilą naszego tutaj kolegi w klubie. Szczególnie jak można się jeszcze sprawdzić w cicho bieganiu, skryto zarażaniu i tym podobnych ciekawych zajęciach. Co tu się stało z tym samochodem? To tak ma być? Patrz na drogę! A oni odgrywają, rozumiem, jakąś scenę wypadku, tak? Judy, cześć. Pozdrowienia z Seattle. Czemu Seattle? Dziadkowie cię wygonili? Mają niezłe studia braindance'owe. Chciałam się przyjrzeć z bliska. Może wynajmę studio na parę dni, obczaję ich tech. Trochę popracuję, zobaczymy. Ale raczej nie zostanę na długo. Czemu nie? A potem dokąd? Będę jechała na wschód. Trochę się pokręcę po kontynencie. Jakiś czas pewnie będę poza zasięgiem. Trzymaj się, ok? Staram się. No, cześć, Judy. Najbardziej brutalne jest to, że Judy pisze do nas więcej niż pana. Bardziej się martwi o nas niż pana. Więcej się chwali nam, czym co robi, niż pana. Pewnie, że dasz radę. Jeśli kiedyś wrócę do Night City, to się spotkamy na piwo na dachu i wszystko mi opowiesz. A ja pewnie w ogóle w to nie uwierzę. No ale żegnaj, V. Tylko tak wiesz, żeby nie trwało to dłużej niż pół roku. Co tu się dzieje? Chyba scena z jakiegoś filmu. Nieistotne. Cóż tu się dzieje? Że mamy znak zapytania, jeszcze nikt do nas nie zadzwonił. O! Dostałem zlecenie na jakąś szychę z biotechniki. Zaszyła się w korporacyjnym hotelu o wzmożonej ochronie, więc potrzebuję zawodnika z pierwszej ligi. Mam nadzieję, że się skusisz. Szczegóły w załączniku. Ktoś wyrzucił abstrakcyjny obraz i nie zdziwiłbym się, gdyby on był sporo wart. Wyeliminuj. No, to już nie po cichu tym razem. Laska nazywa się Joanna Koch. Jest dyrektorką regionalną do spraw technologii rozwoju czegoś tam w biotechnice. Znaczy się, testuje nowy sprzęt. W trakcie jednego z takich testów coś poszło mocno nie halo i zginęło ponad 70 osób z takiego jednego klanu. Red Orchid czy Red Orcher? No jakoś tak.
Koch rzuciła rodziną ofiar parę groszy na otarcie łez i uznała, że sprawa jest załatwiona. No to ludzie się zrzucili i dali tę kasę mnie, żebym znalazł kogoś, kto przekaże panie dyrektor. Koch, serdeczne pozdrowienia. Takie wiesz, naprawdę serdeczne. Nie szczęć jej czułości. Przesyłajcie namiary i kody dostępu do korporacyjnego hotelu, w którym Koch teraz przebywa. Daj mi znać, jak będzie po wszystkim. Okej. Obraz też weźmiemy. O, strefa wroga. Dlaczego? Przedostań się na 19 piętro, a to nie możemy jakoś wskoczyć inaczej? No dobra. Póki co nie wzbudzajmy podejrzeń. Mają fajne rzeczy. Choć nie ukrywam, że przydałby się jakiś człowiek, żeby ujawnić interfejs pozostałych członków. Dobra. Kamera! Akcja! Tryb sojusznika. Przejęcie kamery też by nie było głupie. Pod warunkiem, że ten ktoś się zaraz na mnie odwróci. Dobra, to jest tylko jedna kamera w okolicy. No niestety, kolego, na ciebie nie mieliśmy zlecenia, ale to możemy go po prostu obezwładnić. Tu są wszędzie pieniądze w tych szafkach. Ale dobra, liczę, że... Trafiliśmy na jakieś tajne przejście. Top 5 pracowników. Ciekawe, czy nas tam wpisali. My tylko do windy i tyle. Nikt nie musi ginąć. O, o! Kamera! Wow! Świnia! Kolejna, którą trzeba... Tam jest więcej kamer, które trzeba wyłączyć. Nie! Nie, 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 nie chcemy tego przejmować. Źle się kliknęło. Ale ciekawe, że nie możemy... Aj! Mogłem wykorzystać... Kurczę, podwójny błąd. Mogłem już wykorzystać, jak mieliśmy sojusznika przy tej kamerze. Wyłącz, okej. Okay. Do wyłączenia tamte. Strach się poruszać. Kliknij apartament i tyle, co nas widzieli. No! Najgorzej, że jakoś trzeba wrócić, a z 19 piętra, jak testowaliśmy, to te skoki wcale nie są bezpieczne. Nawet przy podwójnym. Podbijając się blisko ziemi. No ale cóż. Zobaczymy, co tu u góry słychać. Czasem jeżdżą szybciej, szczególnie w slumsach. O! Słyszę kamerę w okolicy. Ło kurcze! Ło roboty! Wyłącz. No jedyna miejscówka w miarę sensowna, żeby tak sobie stanąć, ale mamy roboty, więc byłbym za reset systemu? Nie, atak cyberpsychozy, żeby odwrócił uwagę. No, bierz się za cyberpsychozę. To może być ciekawe rozwiązanie naszego problemu. Tylko on pójdzie na nich, oni na niego. O właśnie. Otworzyć ogień! Ochrony. Jest Joanna nawet. Wow, co tam się dzieje? A my mamy te lepsze granaty teraz. Można by było ich z nich zrobić użytek w którymś momencie. A tam jest Joanna! Joanna, ładuj! Kurczę, to jakby Joannie zrobić zwarcie. Ona chyba nie ucieka. Zobaczmy, czy rzeczywiście te granaty są teraz mocniejsze. O, pan robot. One nie lubią bardzo zwarcia. Jak widać, było w tym sporo prawdy. Uszkodzenie broni. Mieliśmy wejść na grubo, no to wbijamy na grubo. Zresztą widać, że była całkiem źle obstawiona tam. Jak? Chyba są całkiem nieźle wybuchowe. Zgodnie z opisem, takie mocniejsze. Ognia! Kurczę, za szybko uciekałem przed nimi. No kamera też chyba nas zupełnie nie interesuje, tryb sojusznika. Gorzej, że tam na dole mogą stać i czekać na nas. No, Joanna, masz coś do powiedzenia? Edytor bulion, a wskaźnik śmiertelności, to są te twoje testy? Być może. No dobra. Stajesz? Co tu możemy zrobić? Chwyć.
Możemy obezwładnić ją na przykład do samochodu przenieść? Oczyść dach strażniku przed pilotami. A, okej. Okay. Fałka w drodze, czyli tak, możemy ją albo załatwić. Oj, 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 ta noga. Idealnie. Zobaczmy, czy kogoś jeszcze tu mamy, ale to jest czysto. Zastanawiam się, czy teraz tak, samą Joanną, czy powinniśmy z nią lecieć na dach i tam oczyszczać, czy... Jak to najlepiej rozwiązać? Skąd oni strzelają do nas? Zaraz się dowiemy. No, na szczęście powrót do save'a pomógł. Mam nadzieję, że ta fałką również i my będziemy mogli... Chociaż to wygląda jak taka śmieciarka. Ale i tak bym chętnie odleciał. A odsunąć od lądowiska? Nie, lecimy razem. Lecimy stąd, Afałka. Już, ruszaj, ruszaj. Ech, specjalnie to wymyślili. A może jeszcze zdążymy? Ha! I tyle. Wydostań się z hotelu. I tak rozwiązaliśmy nasz... O-o. 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 Nie! Dino! Ale... Cynk, że co, no dobrze, czyli tak się kończy nasza misja. No kto mógł się spodziewać, że ta AV-ka nagle po prostu sobie zniknie spod naszych nóg. Myślałem, że poleci i przemierzymy jej szlak, ale usłyszeliśmy, co Dino ma do powiedzenia. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej. Dostałem cynk, że Joan już do mnie jedzie. Szykuję jej gorące powitanie. Dzięki za pomoc, Vi. Zamykam kontrakt.